Proszę wybaczyć to, co powiem. Proszę się na mnie nie gniewać. Ale pomimo tego, iż jestem księdzem, to nie znajduję słów usprawiedliwienia dla tak zwanych cichych dni w małżeństwie. Ktoś zrywa komunikację, żeby milczeniem ukarać drugą osobę. Proszę się nie gniewać za to, co powiem, ale uważam, że jest to najbardziej prymitywna forma ludzkiego zachowania. Najbardziej prymitywna. Człowiek, który zrywa komunikację, zabiera sny. Zabierając sny, zabija. A tego nam czynić nie wolno. To nie jest lekcja z Chrystusowej czy Maryjnej szkoły pięknej miłości. Po to Bóg dał nam dar mowy, żebyśmy uczyli się do siebie mówić, ze sobą rozmawiać, a nie milczeć, by milczeniem ukarać drugą osobę. Takiej osobie, która kocha milczenie i ma jakąś dziwną radość z tego, że innych karze tym milczeniem, mówię: pamiętaj, przyjdzie taki dzień, że będziesz chciał otworzyć usta, by powiedzieć: Haniu, napijemy się razem kawy? A odpowie głucha cisza czterech ścian. Potworna, głucha cisza czterech ścian. Człowiek, gdy kocha, potrafi wiele. Podobno jeszcze więcej, gdy wie, że jest kochany.